dzisiejszym filmie zaprezentuję zadanie jazda torem cyfry 8, czyli potocznie 8. Pokażę to, jak powinniśmy wykonać to zadanie na egzaminie. Pokażę również, co robić w trakcie treningu, w trakcie godzin, które wykupujecie w szkole, żeby ewentualnie odbyć kurs, jakie ćwiczenia robić, żeby po prostu to zadanie bez problemu nam wyszło, a jednocześnie jak te ćwiczenia, wytłumaczę, jak te ćwiczenia wpływają na naszą technikę kierowania motocyklem. Jakie będę wykonywał ćwiczenia? Po pierwsze, zacznę od biegu pierwszego i będę zwracał uwagę na to, jak na tym pierwszym biegu należy siedzieć na motocyklu, jak operować wzrokiem. To będą dwa takie podstawowe elementy. Pierwsze ćwiczenie to będzie jazda na biegu pierwszym z dwoma rękoma. Skupimy się na pozycji, skupimy się na patrzeniu. Kolejne ćwiczenie to będzie jazda na biegu pierwszym w sytuacji, gdy prawa ręka będzie kierowała kierownicę. Lewa ręka będzie spoczywała na zbiorniku. Po co to ćwiczenie i jaki jest cel tego ćwiczenia? Celem ćwiczenia jazdy z prawą ręką na kierownicy, z lewą na zbiorniku jest to, żeby po pierwsze wzmocnić dosiad, po drugie starać się pracować nad odciążeniem barków od kierownicy, dlatego właśnie kierujemy prawą ręką, bo tutaj po prawej stronie mamy przecież gaz, czyli każde obciążenie kierownicy będzie generowało ewentualne dodanie tego gazu, zaciskanie rąk na manetkach, czyli to jest taki podstawowy cel tego ćwiczenia. Oczywiście patrzenie będzie cały czas dominowało i ono będzie cały czas w każdym ćwiczeniu, będziemy koncentrować się na tym, żeby było cały czas takie samo. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, nadal na jedynce, będzie ono polegało na tym, żebyśmy uczyli się popychania kierownicy. Czyli będziemy zmieniać ręce naprzemiennie i zawsze tą ręką dominującą będzie ręka wewnętrzna. Ona będzie kierowała, ona będzie popychała tą kierownicę. W momencie, gdy przepchniemy kierownicę do zakrętu, dołożymy wewnętrzną rękę, a zewnętrzną rękę położymy na zbiorniku i znowu będzie dominowała wewnętrzna ręka. Cel ćwiczenia? Nauczyć się popychania kierownicy, która nam będzie potrzebne przy wykonywaniu przeciwskrętu. Nauczyć się szybszego popychania kierownicy w celu później, jak będziemy rozwijać swoje umiejętności, w celu wykonania tak zwanego quick turna, czyli szybkiego skręcania. Wzrok, dosiad cały czas ten sam od samego początku. Kolejnym ćwiczeniem będzie jazda na stojąco, gdzie będziemy zwracali uwagę na to, żeby w trakcie skręcania, w trakcie pokonywania ósemki, żeby ewentualnie ciężar przenosić na zewnętrzny i wewnętrzny podnóżek. Będziemy sobie sprawdzali, jak to działa i ewentualnie kiedy motocykl można bardziej pochylić, dojdziemy do wniosku, tak, odpowiedniego, kiedy można motocykl bardziej pochylić i ewentualnie kiedy, który to podnóżek należy dociskać, tak, jak motocykl chcemy bardziej pochylić. Pokażę również ćwiczenie tak zwanego przeciwsiadu, czyli ciasnego zawracania. Zaprezentuję, zwrócę uwagę na to, w jaki sposób ewentualnie to robić, żeby nie skutkowało to przesuwaniem środka ciężkości na motocyklu. Oczywiście praca będzie nad luźną górą, odpowiednim dosiadem, mocniejszym skrętem kierownicy, czyli krótko mówiąc ciaśniejszym zawracaniem.
Kolejne ćwiczenie to jazda z wykorzystaniem hamulca nożnego. Czyli w momencie zwiększę obroty silnika, będę to robił i na pierwszym, i na drugim biegu, zwiększę obroty silnika i robiąc skręt będę naciskał hamulec nożny, zmuszając motocykl do skręcania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Opiszę później efekty, dlaczego tak, a nie inaczej. Sami zobaczycie, jak będę naciskał ten hamulec nożny w zakręcie, co będzie się działo z motocyklem, a szczególnie ze średnicą zawracania. Tak, na to również sobie zwrócimy uwagę. W momencie, gdy motocykl się będzie podnosił, będę odpuszczał hamulec, także wszystko to w trakcie ćwiczeń będzie widoczne. Będę również pokazywał jazdę na ósemce w kolejnym ćwiczeniu na półsprzęgle, jak również pokażę, w jaki sposób operować gazem, żeby ewentualnie doskonalić nasze umiejętności w trakcie ewentualnego zawracania, później już na drodze, co zrobić, żeby ewentualnie w momencie, gdy motocykl traci stabilność, co zrobić, w momencie, gdy motocykl skręca, pokażę, co zrobić, żebyście wiedzieli, jak z tym prawym nadgarstkiem jest i kiedy tego gazu dodawać, a kiedy ujmować, bo to będzie miało później przełożenie na wszystkie zakręty tak naprawdę, które będziemy na drodze pokonywać, tak? Także tutaj to jest bardzo fajne ćwiczenie. Oczywiście ja to pokażę w miejscu zadania egzaminacyjnego, ale można później ćwicząc te pachołki zbliżać do siebie, oddalać od siebie w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, jaki cel chcemy osiągnąć, tak? Pokażę również ćwiczenie techniki kierowania motocyklem w trakcie jazdy po ósemce, gdzie to już będzie ćwiczenie dla bardziej zaawansowanych osób, a mianowicie z zawracaniem, z zejściem na kolano. Jeżeli film się podobał, to zapraszam do lajkowania, jak również subskrypcji naszego kanału, żebyście byli z filmami na bieżąco, bo sukcesywnie w trakcie tego sezonu będę wykonywał i pokazywał wszystkie zadania egzaminacyjne, jeżeli chodzi o kategorie motocyklowe, jak również przy okazji tych zadań będę tłumaczył, po co tak naprawdę te zadania są, czego nas uczą, na co należy zwrócić uwagę w trakcie, gdy trenujemy. Bo trzeba pamiętać, proszę Państwa, o tym, że naukę jazdy zaczynamy od treningu, nie od razu od zadań egzaminacyjnych. Zaczynanie od zadań egzaminacyjnych według mnie jest poważnym błędem, dlatego prezentuję ćwiczenia przy okazji miejsca, w którym wykonujecie dane zadanie, które spowodują, że te ćwiczenia spowodują i mają na celu nauczyć Was techniki kierowania, dosiadu, patrzenia, a później to wszystko będzie Wam właśnie potrzebne przy wykonywaniu już konkretnie zadania egzaminacyjnego. Ale przede wszystkim te ćwiczenia będą później Wam potrzebne w codziennej jeździe po drogach, w codziennym korzystaniu z motocykla. Te ćwiczenia będą poprawiały Waszą technikę, a co za tym idzie, będą wpływały na poprawę Waszego bezpieczeństwa w trakcie, gdy będziecie poruszać się motocyklem. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami.